Nagramy teraz, jak ruszam z piskiem, elektrycznym piskiem, na silniku elektrycznym, ok? To da się ruszyć na elektryce z piskiem? Da się, tylko po co się męczyć? Włączam tryb sportowy i... Kia Ceed to najtańszy plug-in na rynku, ale czy to jest najsensowniejszy plug-in na rynku? Witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i pokażę Państwu dziś Kia Ceed ostatniej generacji w odmianie hybrydowej plug-in, czyli taką, którą możemy też naładować z przydomowego gniazdka i możemy tym samochodem jeździć tylko i wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego. Zastanowimy się też, czy to jest najlepsza namiastka samochodu elektrycznego i sprawdzimy, czy ten samochód jest pojemny, czy ten samochód jest oszczędny i czy ten samochód jest dynamiczny w codziennym użytkowaniu. A więc serdecznie zapraszam na test i prezentację Kia Ceed w odmianie plug-in. Mieliśmy już kiedyś i przedstawialiśmy go na łamach naszego kanału taki podobny samochód. Mieliśmy Ceeda w odmianie X-Ceed, czyli takiego troszeczkę taką podniesioną wersję, taki samochód typu crossover. Dziś samochód kombi, czyli samochód do codziennego użytku, pojazd do dojeżdżania do pracy, do wyjazdów wakacyjnych, ale też samochód do użytku w firmach. Bardzo wielu przedstawicieli handlowych jeździ właśnie takimi samochodami i jeżdżą też coraz chętniej hybrydami i hybrydami plug-in. Bardzo dużo Toyota Corolla służy w firmach, ale też coraz więcej obserwuję na drogach, widzę coraz więcej takich samochodów z jakimiś naklejkami firmowymi, właśnie Kia Ceed ostatniej generacji. Ten samochód został zaprezentowany na rynku w roku 2018. Jest to trzecia generacja tego popularnego w Europie modelu Ceed. I taka ciekawostka, model Ceed został opracowany, zaprojektowany tylko i wyłącznie z myślą o rynku europejskim. Pierwsza generacja tego samochodu ujrzała światło dzienne w roku 2006 i w całości została właśnie zaprojektowana w Europie przez europejskich konstruktorów, przez europejskich stylistów, tak żeby trafić w gusta klienta europejskiego, klienta nawet niemieckiego. Ten samochód miał stać się groźnym rywalem Volkswagena Golfa, i myślę, że stał się groźnym rywalem tego samochodu, a ta odmiana, trzecia generacja Ceeda, myślę, że w wielu aspektach już Golfa niestety albo stety przegoniła. Bardzo dobrze wyposażony, zobaczycie Państwo, albo będziecie wręcz zaskoczeni, że w takim niepozornym samochodzie kombi możemy znaleźć tyle ciekawego wyposażenia. Ten samochód przejechał od nowości 95 tysięcy km, a więc bardzo rozsądny przebieg. Został wyprodukowany w roku 2020, przyjechał do nas z rynku niemieckiego, tam miał jednego użytkownika. Nasza Kia była cały czas regularnie serwisowana w autoryzowanej stacji tego producenta i samochód, dodam, że jest bezwypadkowy, bezszkodowy, czyli żaden element karoserii nie był powtórnie lakierowany. W tej trzeciej generacji Kia Ceed jest samochodem dojrzałym stylistycznie. Tutaj już nie ma poszukiwania twarzy Kia, tutaj już jest ugruntowana pozycja tego koreańskiego producenta. Nasz samochód to jeszcze wersja przedliftingowa i moim zdaniem ta ładniejsza wersja. Po liftingu Kia znowu szuka jakichś nowych rozwiązań, nowej twarzy swojego samochodu i te zmiany poliftingowe moim zdaniem nie wyszły temu modelowi na dobre. Tutaj widzimy podobieństwo do samochodów niemieckiego producenta, czyli Porsche. Charakterystyczne światła do jazdy dziennej w postaci takich czterech punktów diodowych. Po środku mamy zamontowaną soczewkę do świateł głównych. Bardzo ładna przednia atrapa. To też jest nawiązanie stylistyczne do innych modeli
kija do takiego flagowca sportowego, którego już niestety Kia nie produkuje, czyli do Stingera. Tam też ten grill jest podobnie zaprojektowany i w Seedzie, w odmianie hybrydowej, on też wygląda nieco inaczej niż w odmianach spalinowych. Tutaj mamy takie charakterystyczne rąby i ten grill jest, powiedzmy, wypełniony. Tutaj nie ma kratek nawiewu powietrza do chłodnicy, a więc podobnie jak w samochodach elektrycznych, to ta część przedniego zderzaka jest zakryta. Bardzo podobają mi się światła przeciwmgłowe, podoba mi się ten element stylistyczny, taka pionowa, aluminiowa listewka, bardzo ładnie wykrojony jest ten zderzak w dolnej części, tutaj taki mini spoilerek. Myślę, że ten model Kia jest jednym z ładniejszych kombi na rynku w swojej klasie. Zobaczcie Państwo, jak dynamicznie jest ten samochód narysowany. Tutaj tak charakterystycznie ścięte to tylne okno. Ono ma właśnie powodować większy dynamizm sylwetki tego samochodu. Ma podkreślać takie sportowe ambicje tego producenta. Bardzo ładnie zaprojektowany tylny spoiler nad tylnym oknem. Myślę, że tutaj pełni bardziej rolę wizualną. Przy tym napędzie myślę, że jakiejś aerodynamiki z tego na pewno nie będzie, bo ten samochód też nie będzie osiągać jakichś dużych prędkości. Bardzo ładnie wkomponowane relingi dachowe i one są zrobione z prawdziwego aluminium. Tutaj wzorem samochodów, na przykład BMW, antena w kształcie płetwy rekina. Obszerna kabina, ładne panele boczne. Samochód jest taki minimalistyczny, szczególnie w tym białym, perłowym kolorze wygląda bardzo ładnie. Widać tutaj te wszystkie pociągnięcia ołówka konstruktorów Kia. Na przykład zobaczcie na te przednie lampy, jak one są tak, powiedzmy, osadzone na błotnikach. Wygląda to naprawdę świetnie. Tutaj odróżnik wersji hybrydowej, wersji plug-in, to jest klapka nie wylewu paliwa, tylko klapka do ładowania akumulatora trakcyjnego, to jest klapka do wlewu paliwa. Podobają mi się tylne lampy, które są wykonane w całości w technologii LED-owej i tutaj takie charakterystyczne podcięcie. Trochę mi to przypomina stare modele BMW, też to było w ten sposób zaprojektowane, ale chyba nie powinno to nikogo dziwić, bo w zespole projektowym Kia od kilku lat mamy człowieka z BMW. Co prawda zajmuje się on głównie podwoziami i on też zaprojektował podwozia do ostatnich modeli Kia. Między innymi do Seeda również ten człowiek w BMW pracował w dziale M, w dziale motorsportu i tam też zajmował się budowaniem podwozi, a więc być może podczas jakichś rozmów przy kawie w bufecie zaproponował właśnie zrobienie tego tyłu, tych lamp, podobnie do samochodów BMW. Tutaj nie ma żadnej rury, ale wygląda to całkiem ładnie. To jest zrobione z tworzywa w kolorze srebrnym, do tego ładny dyfuzorek pomiędzy tymi fejkowymi końcówkami układu wydechowego. Całość naprawdę ładnie zaprojektowana, solidnie zmontowana. Tutaj nawet jeszcze to też jest taki zabieg stylistyczny. To ma sugerować, że tutaj mamy jakieś przepływy powietrza zaczynające się z przedniego zderzaka, bo w przednim zderzaku też coś takiego jest, taka imitacja wlotu powietrza, który ma chłodzić hamulce i potem wylatywać w tylnym zderzaku, tak żeby było bardziej aerodynamicznie. Samochód naprawdę bardzo, bardzo ładny. Zanim zajrzymy sobie do silnika, ciekawy jestem, czy wiecie Państwo, skąd wzięła się nazwa Kia, jaka jest historia tego producenta. Wbrew pozorom to jest stara firma, bo powstała w 1944 roku. Początkowo produkowała rowery i sprzedawała je na przedmieściach Seulu. Pierwszy samochód producenta Kia powstał w roku 1971. Była to mała ciężarówka o nazwie Tytan. Od momentu powstania firmy do 1971 roku producent wytwarzał pojazdy trójkołowe, pojazdy takie użytkowe, a pierwsza osobówka to dopiero rok 1974 i był to samochód licencyjny zbudowany na bazie Mazdy Familia. Później przez wiele, wiele lat Kia wytwarzała właśnie pojazdy licencyjne na bazie Mazdy 121, 323, Mazdy 626, był taki model Clarus. Ki oznacza wywodzić się, w języku koreańskim wywodzić się lub powstać. Literka A od Azji, czyli wywodzić się, powstać z Azji, czyli Kia
powstała z Azji, taka jest geneza nazwy kija. Zajrzyjmy teraz pod pokrywę silnika. Tutaj kryje się serce napędu hybrydowego naszego samochodu. Serce to składa się z trzech silników. Pierwszy podstawowy silnik to motor benzynowy, silnik GDI, znany od wielu, wielu lat, nie tylko z modelu Seed, ale i w Sportage'u, w innych modelach też ten silnik jest stosowany w odmianie wolnosącej bądź turbo doładowanej. Tutaj w przypadku hybrydy mamy odmianę wolnosącą. 1.6 zespół hybrydowy składający się z dwóch silników, z silnika trakcyjnego. To jest silnik, który napędza, który pozwala jeździć na samym prądzie. I ten silnik ma 61 koni, a więc gdyby to sumować, to mielibyśmy 166 koni mocy. Tymczasem w układach hybrydowych nie sumuje się w prosty sposób mocy silnika elektrycznego i silnika spalinowego i łączna moc układu hybrydowego, czyli tego i tego silnika, to 145 koni i 265 Nm momentu obrotowego, a więc całkiem niezłe wartości, pozwalające domniemywać, że tym samochodem będzie się przyjemnie jeździć. Powiedziałem, że mamy tutaj trzy silniki, no bo mamy trzeci silnik, który pełni rolę rozrusznika, alternatora. Z jednej strony ten silnik uruchamia silnik spalinowy wtedy, kiedy jest potrzebna jego praca, z drugiej strony ten, powiedzmy bardziej, nazwijmy to fachowo, alternator dwukierunkowy, z jednej strony uruchamia silnik spalinowy, a z drugiej strony odzyskuje energię hamowania od kół i ładuje akumulator trakcyjny, który znajduje się w tylnej części pojazdu, mniej więcej pod siedziskiem tylnej kanapy. A więc trzy silniki, łączna moc układu hybrydowego 145 koni. To wszystko sparowane z automatyczną skrzynią biegów o sześciu przełożeniach, skrzynia typu dwusprzęgłowego, a więc zupełnie inaczej niż w samochodach na przykład Toyoty, gdzie mamy skrzynię ECVT, tam jest przekładnia planetarna, tam nie ma w ogóle skrzyni biegów. Jak to działa? Działa to bardzo dobrze, jeździ się tym zupełnie inaczej niż samochodami Toyoty. I przede wszystkim w tym samochodzie, jeżeli ktoś lubi taką klasyczną motoryzację, nie ma tego efektu podwyższonych obrotów, tego efektu wycia, który jest charakterystyczny dla hybryd ze skrzyniami typu ECVT. Chociaż w tych nowych Toyotach jest to już ograniczone do minimum, natomiast no nie da się ukryć, że przy mocniejszym, gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia ten efekt wycia następuje. Mamy tutaj nieco mniejszy zbiornik paliwa, bo mieści on tylko 37 litrów. Natomiast w cyklu mieszanym, bo spalanie wynosi tutaj średnie to, które zanotował poprzedni użytkownik tego pojazdu, wynosi ono 5,5 litra, to tym samochodem można przejechać kilkaset kilometrów na jednym tankowaniu. Ten samochód jest też nieco cięższy od odmiany z silnikiem tylko benzynowym i jego masa wynosi 1535 kg pustego pojazdu, bez paliwa, bez pasażerów, a więc dosyć duża masa. No ale no to jest to taka namiastka samochodu elektrycznego, bateria też musi swoje ważyć i nie powiedziałem o baterii. W tym samochodzie hybrydowym ma pojemność netto 8,9 kWh i pozwala na przejechanie nawet do 60 km tylko w trybie EV, czyli w trybie elektrycznym, i nawet z prędkością 120 km na godzinę, a więc ładując ten samochód z przydomowego gniazdka czy z jakiejś ładowarki w pracy, jeżeli Państwo takową posiadacie, po mieście tym samochodem możemy jeździć tylko i wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego, nie spalając nawet kropli paliwa. Jest przycisk wyboru trybów jazdy, tych trybów mamy trzy i możemy sobie wybrać, wymusić tryb EV i wówczas samochód będzie jeździć tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Natomiast gdy będziemy korzystać z niego jako hybrydy, jeździć w trybie automatycznym, wówczas będziemy używać trochę prądu, będziemy zużywać trochę paliwa i najwięcej oszczędności będziemy właśnie generować podczas jazdy miejskiej. Wówczas samochód może zadowalać się nawet 2-3 litrami benzyny na 100 km. Tak przynajmniej obiecuje producent. Kilka informacji technicznych na temat obsługi tego samochodu, na temat serwisowania. Tak jak w dawnych samochodach japońskich, tak jak w dawnych Mazdach, no bo jednak
Kia inspirowała się tymi samochodami. Kiedyś wytwarzała przez wiele, wiele lat pojazdy licencyjne Mazdy, a więc przeglądy w tych samochodach wykonujemy albo co 15 tysięcy kilometrów, bądź co roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Rozrząd w tym samochodzie napędzany jest łańcuszkiem i ten łańcuszek też co do zasady nie podlega wymianie, powinien służyć tyle, ile cały silnik, czyli wiecznie. I na pewno te skrócone interwały olejowe albo to, co proponuje Kia, na pewno będzie powodować, że ten łańcuch wytrzyma bardzo, bardzo długo i nie trzeba będzie go wymieniać. Skrzynia biegów automatyczna, skrzynia dwusprzęgłowa i nawet widziałem takie pytanie w Państwa komentarzach i ja też się przygotowałem do tego dzisiejszego nagrania. Jest to skrzynia typu suchego i producent podaje, że olej, że nie trzeba wymieniać oleju w tej skrzyni biegów, że po prostu jest ona bezobsługowa, ma służyć tyle, ile samochód. No bo jeżeli jest sucha, no to tak naprawdę wymiana oleju niczego tutaj nie zmieni. Skrzynie typu mokrego, na przykład DSG, tam sprzęgła pracują w oleju, tam ten olej się zużywa od tych zużywających się sprzęgieł, tam to ma rzeczywiście uzasadnienie, tutaj tak mówi producent, a więc myślę, że należy mu zaufać i oleju w skrzyni biegów tej dwusprzęgłowej nie musimy wymieniać. Oczywiście, jeżeli macie Państwo jakieś informacje albo może korzystacie z takiego samochodu, może przejechaliście nim więcej niż 100-200 tysięcy kilometrów, to napiszcie też w komentarzu, bardzo proszę, jakie są Wasze spostrzeżenia i jak Wy do tego podchodzicie. Czy rzeczywiście traktujecie to na poważnie, to co podaje Kia i tego oleju w skrzyni dwusprzęgłowej nie wymieniacie, czy też może odwrotnie i robicie takie serwisy olejowe. Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii, a więc napiszcie proszę w komentarzach. Dobry dostęp do takiej podstawowej obsługi serwisowej. Mówię dość dobry, bo trochę tutaj jest upchane, bo oprócz silnika benzynowego mamy tutaj ten cały układ hybrydowy, ale mamy bardzo wygodnie umiejscowiony wlew płynu do spryskiwacza, wygodne miejsce z bardzo takim dużym, klasycznym bagnetem do pomiaru poziomu oleju. Tutaj mamy wlew oleju, tutaj jest zbiornik płynu wyrównawczego do chłodzenia silnika, bo mamy tutaj dwa obiegi płynu chłodzącego. Ten płyn, ten zbiornik chłodzi silnik, natomiast układy hybrydowe, silniki elektryczne, baterie też wymagają chłodzenia, też wymagają dogrzewania, więc mamy tutaj drugi obieg, to jest obieg płynu chłodzącego do układu hybrydowego. To też jest bardzo ważne, żeby poziom tego płynu był odpowiedni, żeby jakość tego płynu była też odpowiednia i taki płyn chłodzący i w jednym i w drugim układzie wymieniamy, tak jak zaleca producent, średnio co 2-3 lata. Układy hybrydowe, samochody elektryczne też lubią optymalną temperaturę pracy i ona wynosi w granicach 21 stopni. Wtedy mamy największą wydajność akumulatora, wtedy cały ten system działa najlepiej. Porządne wygłuszenie, pomimo że jest to silnik benzynowy, wygłuszenie pokrywy silnika, bo na przykład w Toyotach nie ma tego. W Toyocie hybrydowej 1.8 tutaj mamy gołą blachę. Zazwyczaj takie wygłuszenia są stosowane tylko w silnikach wysokoprężnych. W Kia to jest i zobaczmy jeszcze, jak zamyka się sama pokrywa silnika, jaki temu towarzyszy dźwięk. Całkiem przyzwoity, tutaj jest uszczelka, która powoduje, że do komory silnika nie dostaje się kurz i ona też chroni trochę rant maski przed obiciami. No i po 95 tysiącach kilometrów trzeba przyznać, że ten samochód z przodu wygląda fantastycznie, nie ma tutaj żadnych odprysków, lampy nie są absolutnie wypiaskowane, przedni zderzak też wygląda bardzo dobrze. Przyjrzyjmy się teraz wyposażeniu dodatkowemu tego samochodu, bo naprawdę jest tutaj o czym opowiadać, jest tutaj co pokazywać. Zauważyliście pewnie, że mamy czujniki parkowania z przodu, to jest akurat też płatny dodatek. W standardzie mamy czujniki parkowania tylko i wyłącznie z tyłu, choć w takich podstawowych wersjach 1.4 benzynowych w ogóle może tych czujników parkowania nie być, natomiast już w takiej odmianie lepszej te czujniki parkowania z tyłu zawsze się znajdują, natomiast tutaj mamy przednie czujniki parkowania i mamy też czujnik parkowania boczny. On mierzy długość pojazdu, bo w tym samochodzie mamy system automatycznego parkowania. Nasza Kia potrafi zaparkować prostopadle, równolegle. Zresztą, co ja będę opowiadał, zobaczcie Państwo sami. Znalazłem fajne miejsce do zaparkowania. Wypróbujemy, jak ten samochód automatycznie parkuje. Włączyłem system. Akurat mamy
bliźniaczy samochód, a więc spróbujemy sobie zaparkować koło bliźniaczej Kia Ceed. Przejeżdżamy wzdłuż miejsc parkingowych i co się dzieje? Nie, to nie włączyłem tego systemu, przepraszam, włączyłem martwe pole. No, znajdź coś. Dlaczego on szuka z tej strony? Nie wiem. Może tu coś znajdziemy, koło fabryki samochodów elektrycznych albo pojazdów elektrycznych będzie bardziej precyzyjnie. Ja już miejsce do zaparkowania widzę koło koreańskiego wyrobu pod tytułem Hyundai i30. No i co, znalazł coś? Zaraz, zaraz, jak to działa? Coś tutaj trzeba jeszcze... Okej, nie tak. Już to rozkminiłem. Tym przyciskiem włączamy system automatycznego parkowania. I teraz przejeżdżamy wzdłuż miejsc parkingowych. Tu mamy takie cztery strzałeczki. To jest parkowanie równoległe z prawej strony. Naciskając jeszcze raz ten przycisk na konsoli centralnej, naciskam go ponownie, a więc to jest parkowanie równoległe po stronie lewej. Tutaj mamy parkowanie prostopadłe po stronie prawej i parkowanie prostopadłe po stronie lewej. Dobra, i teraz ja już widzę takie miejsce parkingowe i jedziemy, szukamy luki prostopadłej po stronie lewej. Powinien coś znaleźć, znalazł. Tak, widzicie jak to elegancko działa, więc włączam bieg wsteczny. Obserwuj otoczenie jadąc powoli, czyli ja kontroluję hamowanie, natomiast samochód parkuje całkowicie samodzielnie. No, jak to działa? Przełącz na D, czyli biegi też zmieniamy. I R. Całkiem szybko i całkiem sprawnie. I wszystko na prądzie, na elektryce. Zaparkowane. No, dał radę. Naprawdę ładnie zaparkowane, równolegle i trwało to też tylko krótką chwilę. Bardzo ładnie mamy wykonane przednie lampy. One są w całości zrobione z diod LED. To są kierunkowskazy, dwa takie paski LEDowe. Tutaj mamy główną soczewkę, która odpowiada za oświetlenie drogi nocą i ona realizuje oświetlenie mijania i drogowe. Mamy też asystenta świateł drogowych. Znajduje się tutaj w szybie kamera, która steruje tym systemem i przełącza zero-jedynkowo światła mijania na drogowe. Tutaj nie ma żadnego wycinania cieniów, to nie są jakieś zaawansowane, tutaj nie ma jakiegoś zaawansowanego systemu oświetlenia. Prosta lampa LEDowa, cyk, cyk, przełączamy długie na krótkie, a te cztery punkciki to są światła dzienne, o których mówiłem, skopiowane, no nie da się tego ukryć, od niemieckiego producenta Porsche. Światło przeciwmgłowe też wykonane w technologii LEDowej i tam jest taka malutka soczeweczka. Komfortowy, bezkluczykowy dostęp. Wystarczy dotknąć klamkę w tym miejscu, mając kluczyki przy sobie. Samochód się zamyka, składają się lusterka. Następnie dotykamy przycisku jeszcze raz i samochód jest otwarty. To jest troszeczkę takie rozwiązanie, powiedzmy, już nie dzisiejsze. W nowych samochodach wystarczy tylko dotknąć klamkę i ona się zamyka i włożyć dłoń do klamki, samochód się otwiera. I w jeszcze nowszych samochodach mamy kluczyki zbliżeniowe, czyli podchodzimy do naszego samochodu i jest już on otwarty. Tutaj trzeba wcisnąć ten przycisk. Natomiast być może jest to troszeczkę rozwiązanie tańsze w produkcji i też mniej zawodne, no bo jednak mamy tutaj fizyczny przycisk, dotykamy tego przycisku, samochód się otwiera. Te wszystkie klamki bezdotykowe mają tu jakieś czujniki dotyku, mają tu jakieś anteny wbudowane. To też może z czasem zawodzić. No ale co ja powiedziałem, że się dotyka? Tak? No to nie, wciska się, to się po prostu wciska, to jest przycisk, taki mikro przełączniczek, czyli wciskamy go, czyli na to samo wyszło. Zobaczmy, jak się drzwi zamykają. Dźwięk, no, coś tam delikatnie rezonuje, natomiast zamykają się lekko. No nie jest to może powiedzmy 10 na 10, ale takie 6 spokojnie mogę dać, przynajmniej w drzwiach przednich 6 w skali od 0 do 10. O tak to jeszcze sprecyzujmy. Tylne drzwi też. Bardzo lekko, precyzyjnie się te drzwi zamykają, natomiast ten odgłos nie jest jakiś wybitnie szlachetny. Też taka pełna szóstka się należy. Kia z elektrycznymi fotelami z pamięcią ustawień. Czegoś takiego to ja już dawno nie widziałem. W pełni elektrycznie regulowany, czyli przód, tył, oparcie. Mamy też elektrycznie regulowany odcinek lędźwiowy. Zobaczcie, jak te fotele są ładnie ukształtowane. Tutaj w środku mamy
ładny materiał. Po bokach to jest wykończone skórą, to jest chyba prawdziwa skóra, to jest skóra ekologiczna, jakieś tworzywo, ale trzeba przyznać, że jest to zrobione estetycznie. I tu na drzwiach mamy przyciski dwóch ustawień, a więc możemy sobie zapamiętać pod numerkami 1-2 indywidualne ustawienia fotela kierowcy i lusterek, bo one też są zapamiętywane, a więc gdy wsiada drugi użytkownik, wciska, to wszystko się automatycznie przestawia. Zobaczcie, bardzo ładne tworzywo, miękkie, przyjemna, zobaczcie jak to w słońcu ładnie wygląda, bardzo przyjemna wizualnie faktura, solidnie to jest zamontowane. Tutaj panel wykonany z tworzywa pianoblech, tutaj są te przyciski do ustawiania, do zapamiętywania foteli, to też jest solidnie zmontowane, wygodna, dość duża klamka, uchwyt do zamykania drzwi też zrobiony z tworzywa w kolorze aluminiowym, ten dekor ciągnie się przez całą szerokość drzwi, wygląda to bardzo ładnie, solidnie zmontowane, naprawdę solidnie zmontowane, tutaj nic nie skrzypi, można to wyginać w lewo i w prawo, nic się z tym nie dzieje. Połowy drzwi, czyli to już jest zrobione z twardego plastiku, ale ten plastik jest całkiem dobrej jakości. Po 95 tysiącach kilometrów on nie wykazuje żadnych oznak nadmiernego zużycia. Kieszenie w drzwiach są no niestety twarde, plastikowe, tam nie ma żadnych wyściółek, a więc jak włożycie tam jakiś kabel, jakiś telefon, jakieś klucze, to będzie to na pewno na nierównościach dzwonić. Tutaj jest głośnik średniotonowy pod taką plastikową maskownicą. Panel do sterowania szybami, do sterowania lusterkami, można je też składać ręcznie za pomocą tego przycisku. No i zobaczmy, jak siedzi się w naszym egzemplarzu Sida. Fotel bardzo wygodny, dobre trzymanie boczne. Fotel można regulować oprócz wysokości, możemy też regulować, możemy regulować też przednią część siedziska, czyli mogę sobie ją tutaj podnieść bez podnoszenia całego fotela. I jeżeli lubicie, na przykład ja tak lubię siedzieć, lubię mieć podparte uda, wtedy będzie mi bardzo wygodnie w trasie. Siedzisko ma odpowiednią długość, no mogłoby być co prawda troszeczkę dłuższe, tak żeby sięgało aż kolan, natomiast musiałoby mieć tutaj wysuwaną tą część pod udami, ale nie ma co narzekać, jest naprawdę bardzo wygodnie. Ładna, poręczna kierownica obszyta skórą i tu przy tym małym przebiegu 95 tysięcy ta skóra jest jeszcze taka szorstka, taka satynowa, matowa, tak jak w nowym samochodzie. Jeszcze to nie jest wyślizgane od użytkowania. Tutaj mamy taką imitację nitek. Oczywiście to nie jest żadna nitka. To jest odlane z plastiku i tutaj mamy taką imitację albo takie zatopione jakieś szwy imitujące nici. Natomiast trzeba przyznać, że wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Tutaj elementy piano i to jest niezwykle solidnie zmontowane. Bardzo też trudno się to demontuje podczas na przykład gruntownego detailingu tego samochodu. Bardzo często odnawialiśmy takie samochody i próbując to rozebrać, naprawdę trzeba się troszeczkę na tym znać, trzeba wiedzieć gdzie pociągnąć, bo to jest strasznie solidnie zmontowane, tak jakby to było odlane z jednego kawałka materiału. Tutaj bardzo wygodnie umieszczony panel do sterowania, do włączania takich potrzebnych funkcji jak asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, to wszystko jest pod ręką, mamy fizyczne przyciski, nie musimy szukać po dotykowym menu. Tutaj mamy fizyczne pokrętło do regulacji wysokości położenia przednich reflektorów i fizyczny przycisk do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej. Zobaczcie, on działa nawet teraz przy wyłączonym zapłonie, gdy nie mamy włączonych światła, ja mogę sobie regulować natężenie podświetlenia deski rozdzielczej. To jest otwieranie pokrywy bagażnika, zaraz zresztą pokażemy jak wygląda bagażnik, jak ona się otwiera. To jest otwieranie wlewu paliwa, czyli tej tylnej klapki, a klapkę do ładowania otwieramy palcem i ona jest umieszczona, do ładowania elektrycznego, umieszczona na przednim błotniku, a tutaj mamy timer, tu możemy sobie wejść w funkcję zaplanowania ładowania. Jeżeli korzystacie Państwo z jakiejś taryfy nocnej, możecie po prostu po pracy podjechać do garażu, podłączyć wtyczkę, zaplanować sobie, że ładowanie ma się rozpocząć o jakiejś określonej godzinie i zaprogramować właśnie z użyciem tej funkcji. Akumulator naładowany jest do pełna, zobaczcie, spójrzcie proszę, jest praktycznie pełny stan, zasięg 56 km, a więc
w zasadzie full. Czasami można zobaczyć tutaj na tym wyświetlaczu około 59-60 km, ale przyjmijmy, że 50 jest jak najbardziej realne. Jedziemy sobie w trybie elektrycznym. W tej chwili wymusiłem to tym przyciskiem na konsoli centralnej, włączyłem sobie tryb EV i samochód jedzie cały czas w trybie elektrycznym, dopóki nie rozładujemy baterii. Tak, teraz włączył się silnik spalinowy, jedziemy z użyciem i silnika elektrycznego, i silnika spalinowego. Bardzo fajne przyspieszanie, już mamy 100 km na godzinę i natychmiast benzynka się wyłączyła. Ładujemy w tej chwili, doładowujemy w tej chwili baterię podczas hamowania silnikiem. Energia jest odzyskiwana z kół hamujących i dostarczana do akumulatora trakcyjnego. I mamy jeszcze trzeci tryb, czyli jest tryb EV, tryb auto i tryb HEV, czyli taka klasyczna hybryda. Tego używamy w trasie, kiedy mamy rozładowaną baterię główną. Samochód zachowuje się tak jak hybryda, na przykład Toyota, czyli gdy przyspieszamy, używamy silnika spalinowego, gdy hamujemy, odzyskujemy energię i ładujemy akumulator, i później przy przyspieszaniu również silnik elektryczny wkracza do akcji, bo musicie Państwo wiedzieć, że tutaj nie da się rozładować baterii do samego końca. Zawsze jakiś bufor bezpieczeństwa jest zostawiony po to, żeby właśnie wspomagać pracę silnika benzynowego, żeby ruszać, bo podczas ruszania zawsze samochód zaczyna jazdę z silnika elektrycznego, no i żeby cofać, no bo gdy cofamy, też samochód jedzie tylko z użyciem silnika elektrycznego, a więc tryb HEV, typowo hybrydowy, tryb EV i tryb auto. Możemy sobie wybrać ten, który najbardziej nam odpowiada. W odmianie hybrydowej tylna kanapa jest nieco wyżej umieszczona, bo tutaj jest umieszczona bateria od silnika trakcyjnego. Tutaj możemy też to rozpoznać, że to jest odmiana hybrydowa po tych takich skrzelach. To jest, i tutaj też zresztą po bokach też to jest chłodzenie. Ta bateria musi być chłodzona, tam musi być dostęp powietrza, a więc to jest po to zrobione. No i zobaczmy, jak tutaj się wsiada. Dzięki temu, że ta kanapa jest stosunkowo wysoko, będzie się tutaj łatwo wsiadać pasażerom z tyłu, szczególnie osobom starszym, które lubią samochody trochę podniesione, z racji tego, że łatwo jest wejść do tych samochodów i wysiąść. No i tutaj faktycznie, zobaczcie, wsiada się praktycznie tak jak na krześle, a więc można spuścić tylko nogi i wsiąść do tego samochodu. Fotel z przodu ustawiony jest pode mnie bardzo wygodnie. Ja mam 1,80 m wzrostu i tam z przodu naprawdę mam mnóstwo przestrzeni, i z tyłu tej przestrzeni też jest pod dostatkiem. Moje stopy w pełni mieszczą się pod fotelem, a więc można nawet troszeczkę się rozłożyć, położyć w tym samochodzie. Na kolana miejsca też jest sporo. Nad głową jeszcze spokojnie 20 cm luzu, a więc osoby nawet do 2 metrów wzrostu będą tutaj podróżowały w miarę komfortowo, no bo jak mamy 2 metry w górę, no to też nogi są dłuższe, a więc, ale da się tutaj na pewno przeżyć. Zobaczcie, jak solidnie są zmontowane fotele. One w ogóle się nie ruszają. Zero luzu. Zobaczcie, można szarpać za te fotele. Tutaj nie ma żadnego luzu. A przecież ten fotel jest regulowany w kilku miejscach. Jest regulowane oparcie, a więc jest tam jakiś silniczek, jest tam jakiś mechanizm. I w większości samochodów te fotele chwieją się, ruszają się. Oczywiście z czasem nabierają coraz więcej luzu. Tutaj te fotele są monolityczne. Nie wiem, czy pamiętacie taki samochód Opel Vectra B. Tam były takie fotele, tak jakbyście je odlali po prostu z betonu, jakby to była betonowa ławka. Tak były stabilne te fotele i w tym samochodzie jest podobnie. Tylne drzwi, no niestety tutaj są oszczędności, a więc to jest zrobione z twardego tworzywa. Twardy plastik i to jest chyba trochę inny plastik, czyli ten i ten to trochę inny gatunek plastiku. Natomiast trzeba przyznać, że w pierwszej chwili powiedziałbym, że to jest takie tworzywo jak na drzwiach przednich, natomiast gdy je dotkniemy, no to od razu się okazuje, że jest to twarde tworzywo, ale solidnie zmontowane. Tutaj naprawdę nic nie trzeszczy, wszystkie poszczególne składowe tapicerki tylnych drzwi są bardzo solidnie zmontowane. Na szczęście to jest miękkie, to jest też miękkie i zobaczcie, Kia Ceed, mówimy o zwykłym samochodzie białym jeszcze na dodatek, czyli może się komuś kojarzyć z samochodem dla przedstawiciela handlowego. Podgrzewana tylna kanapa, niesamowite, ale w Kia i w Hyundai to jest bardzo powszechny dodatek.
tylna kanapa bardzo często jest podgrzewana i szczególnie ten dodatek często występuje w samochodach z rynku niemieckiego. Tamte pojazdy są bardzo obficie wyposażone, a więc tylna kanapa podgrzewana w modelu Seat Phev. Mielecki wyrób, samolot, to nie jest dromader, to jest mniejsza wersja dromadera, samolot rolniczy służący do oprysków w lasach albo do gaszenia pożarów. Takie samoloty powstawały w Mielcu w latach 60., 70. i bardzo często tutaj, bardzo często te samoloty krążą. Już mam, patrzcie, jakie mam wpatrzone myślenie. Wszystko, wszędzie widzę tylko samochody, a więc te samoloty bardzo często krążą nad Mielcem, bo mamy tutaj taką bazę lotniczą właśnie takich samochodów rolniczych. Samolotów rolniczych. To jest taka skóra ala perforowana, tak, taka dziurkowana skóra, wygląda bardzo ładnie. To jest też powtórzone na boczku oparcia, to jest ta ekologiczna skóra, taka powiedzmy cerata, tak to nazwijmy, ale naprawdę robi to dobre wrażenie. Tylne siedzenia są rozkładane, a więc możemy sobie powiększyć bagażnik i widzę, że nawet środkowa część siedziska jest rozkładana, tak Daniel? Pokażmy to. Tutaj jest podłokietnik, to jest jedno, a jak to się składa? Jakoś to się składa. A tu jest rączka, zobaczcie, jak otworzycie podłokietnik, pod zagłówkiem, który się składa, jest rączka dodatkowa i możemy sobie rozłożyć tą środkową część, a więc tworzy to płaską podłogę wraz, płaską powierzchnię wraz z bagażnikiem. Możemy po prostu przewieźć tu jakieś dłuższe przedmioty, jakieś narty, jakieś karnisze, jakieś rurki, no cokolwiek będziecie Państwo potrzebować, jakieś podkłady pod panele na przykład. No i zobaczcie jeszcze, jak wygląda miejsce pasażera. Ten fotel już jest regulowany ręcznie, ale można też go podnosić, a więc jest regulacja pionowa i jest też regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, a więc można sobie wybrzuszyć tą część pod kręgosłupem. Schowek jest, schowek plastikowy w środku, a więc tutaj nie ma czego pokazywać. Bardzo ładna jest ta deska rozdzielcza. Jeszcze raz zajmę miejsce tylko tutaj. Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie wykonane. Natomiast w tym albo w Kia trzeba uważać na te tworzywa. One są ładne. Zobaczcie, ktoś o ten samochód dbał. 95 tysięcy kilometrów, wcale nie mało. Ktoś dbał, wyjątkowo musiał dbać o ten samochód, że on wygląda tak jak nowy. Tu nie ma żadnych zarysowań, nie ma żadnych zadrapań na tworzywach, na desce rozdzielczej. Natomiast gdy nie będziecie dbać o wnętrza tych samochodów, to one szybko staną się brzydkie i nie będą Wam się podobać. Niszczy się to. Na to trzeba zwrócić uwagę, czyli jakieś przełożenie tu, jakiś rurek, jakiś karniszy powoduje, że tutaj powstają brzydkie, trudne albo niemożliwe do usunięcia rysy, a więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ładny materiał, miękki, ale to nie jest absolutnie pancerne i można to bardzo łatwo zniszczyć. Mniejszy samolot i w Kia Ceed Phev mamy też nieco mniejszy bagażnik niż w odmianach z silnikiem tylko i wyłącznie spalinowym. Ma on pojemność 437 litrów, choć jak sami Państwo za chwilę zobaczycie, wygląda na nieco większy. Ale w tym samochodzie mamy też kolejną bardzo ciekawą rzecz, taką nieoczywistą w tej klasie samochodów, w tym segmencie rynkowym. Proszę bardzo. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika w Kia Ceed w kolorze białym dla przedstawiciela handlowego i 437 litrów bagażnika. Gdybym o tym nie wiedział, powiedziałbym, że tutaj jest 500 litrów jak nic. Naprawdę bardzo duży, foremny bagażnik, mnóstwo miejsca. Zobaczcie, nawet zmieści się komputer, nawet zmieści się moja teczka. Pod spodem w bagażniku zmieścił się też kabel do ładowania, czy tam ładowarka do naszego samochodu. Ładowarka, którą podłączamy sobie do zwykłego gniazdka, do zwykłego kontaktu, na przykład w garażu, to jest ładowarka. A tutaj mamy końcówka typu drugiego, ale więc to włączamy do tej klapki na przednim błotniku. Tutaj jest oczywiście sygnał wizualny, kiedy ładowanie jest zakończone. Oczywiście na liczniku, gdy podłączymy
samochód do ładowarki, cały czas mamy pokazany pozostały czas do naładowania baterii. No i teraz pewnie jesteście Państwo ciekawi, ile czasu Kia ładuje się do pełna. Od zera do pełna, czyli żeby przejechać te 50 kilka kilometrów na prądzie, ładujemy ten samochód około 4 godzin ze zwykłego gniazdka przydomowego. Jeżeli korzystalibyście Państwo z ładowarek, to ten czas można skrócić do 2 godzin. Tego samochodu nie można ładować prądem stałym, nie można tutaj ładować go na ładowarkach szybkich typu CCS, a więc zawsze jest to gniazdo typu drugiego i takie zwykłe ładowarki miejskie, które montowane są coraz częściej pod marketami, gdy idziemy na zakupy do popularnej sieci dyskontów spożywczych w Polsce, w wielu miastach są już zamontowane ładowarki i możemy do pół godziny skorzystać z takiej ładowarki, podładować się. A więc w pół godziny, gdy spędzicie ten czas w sklepie, będzie można doładować tutaj 10-20 km zasięgu. Myślę, że warto korzystać, nic za to nie płacimy i cały czas w mieście jeździmy tym samochodem tylko i wyłącznie z użyciem baterii. Natomiast sam bagażnik, trzeba też powiedzieć, że jest ładnie wykonany. Wszystko jest obłożone, wyłożone miękkimi, przyjemnymi w dotyku materiałami. Boczki bagażnika też są zrobione z tego przyjemnego w dotyku materiału. To powoduje, że jest tutaj bardziej przytulnie. Dalej lata nad nami. Nagrajmy to, Daniel, pokażmy to, bo naprawdę ciekawy samolot. To jest historyczny już samolot. On ma kilkadziesiąt lat. Mieleckiego lotniska. Tutaj jest jeszcze silnik gwiazdzisty, taki jak w samolocie AN-2, też czasami nad Mieleckim lotniskiem takie samoloty krążą. A więc wracając do bagażnika, to się nie będzie niszczyć, czyli tu jak będziemy wkładać jakieś twarde przedmioty, to nie będzie jakichś brzydkich śladów, zarysowań na plastikach. Tutaj jest jedyny plastik w bagażniku, otwierany za pomocą takiego motylka. Tutaj jest bateria. Bateria 12-woltowa, każdy samochód hybrydowy, każdy jest też samochód elektryczny, co jest wcale nie takie oczywiste. Sam wcześniej nie wiedziałem, że samochody elektryczne też potrzebują takich baterii, a więc jest tutaj mała bateria 12-woltowa. Nie jest to akumulator typu AGM, zwykły, prosty akumulator, tak jak dawniej były stosowane w samochodach. Do czego on służy? Do rozruchu silnika, do tego, żeby wejść do tego samochodu. Gdy podchodzimy do naszej Kia, gdy dotykamy klamki, no to klamki muszą zadziałać, zamki, a więc działa wtedy centralny zamek. Dopiero gdy wciśniemy przycisk zapłonu i uruchomimy układ hybrydowy, wówczas samochód jest zasilany z baterii trakcyjnej bądź z alternatora, kiedy włączy się silnik spalinowy. Natomiast do tego momentu używamy tej baterii i też warto o nią zadbać, żeby ona była zawsze naładowana. I może się zdarzyć tak, że po dłuższym postoju, i zdarza się tak we wszystkich samochodach hybrydowych, w Toyotach, w elektrykach również, dłuższy postój, czyli 2-3 tygodnie nie dotykacie samochodu, nie jeździcie nim, ta bateria się rozładuje, wtedy nie wejdziemy do naszego pojazdu. A więc jeżeli gdzieś wyjeżdżacie na przykład na urlop, zostawiacie go na dłuższy czas w garażu, to po prostu albo go nie zamykajmy, albo zostawmy uchyloną pokrywę silnika. Po prostu pociągnijmy za tą klapkę. Wówczas, gdy rozładuje się samochód, akumulator, nie wejdziemy do wnętrza, no bo zamki nie zadziałają. Natomiast zawsze z przodu możemy podłączyć jakiś zewnętrzny prostownik, jakieś zewnętrzne źródło prądu. Tam mamy klemę plusową, tam mamy też klemę minusową. Podłączyć to, możemy uruchomić nasz samochód i wszystko działa. I wystarczy dosłownie, że silnik spalinowy popracuje kilkanaście minut, ta bateria będzie już naładowana. I zamykanie bagażnika następuje poprzez wciśnięcie przycisku na klapie. Bardzo wygodne rozwiązanie i niespotykane rozwiązanie w samochodach tej klasy. No pokażcie mi Focusa. No Focus nowej generacji ma już w swojej ofercie elektryczną pokrywę bagażnika, ale jeszcze poprzednia generacja Focusa absolutnie czegoś takiego nie miała. Skoda Octavia też bardzo rzadko, ale ma elektryczną pokrywę bagażnika, natomiast w Seedzie to naprawdę rzadki dodatek. Daniel przytomnie zauważył, że klema plusowa jest właśnie w tej skrzynce bezpieczników. Tutaj jest taki plusik narysowany, a więc z jednej strony mamy tu bezpieczniki, to jest plus, a więc gdybyście chcieli Państwo naładować akumulator albo otworzyć awaryjnie swój samochód, tutaj podłączamy plusa, a masę po prostu do jakiegokolwiek metalowego przedmiotu, do jakiegoś uchwytu, do jakiejś części metalowej w silniku i możemy
możemy nasz samochód otworzyć i warto zawsze z tego korzystać. I tak jak powiedziałem już wcześniej, wyjeżdżamy na dłużej, samochód jest w domu, wystarczy zostawić tą pokrywę w tej pozycji i nie ma absolutnie żadnego problemu. Oczywiście można też awaryjnie samochód otworzyć kluczykiem, bo w każdym kluczu, klucz wygląda tak, jest schowany grot, tutaj się to chyba wciska, tak, a więc mamy fizyczny kluczyk, żeby go użyć musimy zdjąć tą zaślepkę, tam też jest takie specjalne miejsce, wkładamy to, jakby do góry unosimy i mamy fizyczny zamek, możemy samochód otworzyć i wejść do środka. Fizyczna dźwignia zmiany biegów to nie jest żaden joystick, a więc ten lewarek przesuwa się po poszczególnych polach. Całość bardzo solidnie zmontowana, tak jak już mówiłem wcześniej, monolitycznie wręcz, tutaj nic się nie chwieje. Zobaczcie, to jest zrobione z tworzywa Piano Black, bardzo solidnie skręcone, tam są pod spodem śruby, naprawdę nie tak łatwo dobrać się do wnętrza tych elementów. Tutaj dwa wygodne miejsca na napoje, tutaj jest na przykład miejsce na telefon, można go postawić, ale myślę, że lepszym miejscem na telefon będzie to. Tu jest taka roletka i ten telefon będzie ograniczony, nie będzie się przesuwać. To jest zrobione ze srebrnego plastiku i tutaj taki relikt z dawnych samochodów japońskich, odblokowywanie na tryb neutralny. Gdybyśmy chcieli holować, wciągać na lawetę nasz samochód, czego oczywiście nie życzę, to za pomocą tego przycisku odblokowujemy ten lewarek i możemy bez zapłonu przełączyć w tryb neutralny albo w bieg neutralny i można samochód wtedy kilka metrów podciągnąć. Tutaj mamy dodatkową półkę nad tym schowkiem, półka z ładowarką indukcyjną, a więc tutaj kładziemy sobie wygodnie telefon i będzie się on nam ładować. Tutaj jest dioda, na niebiesko się zaświeca i wtedy wiemy, że telefon się ładuje. Podgrzewane siedzenia z przodu, mamy też, uwaga, podgrzewaną kierownicę. W Kia Ceed, w białym samochodzie, podgrzewana kierownica, naprawdę niesamowita rzecz. Fizyczne przyciski do regulacji siły nawiewu, do obiegu wewnętrznego, do wybierania kierunku powietrza. Bardzo lubię takie przyciski. To jest Mazda. W dawniej Mazdy były właśnie w ten sposób zrobione. Mieliśmy taką klawiaturkę, jak włączyć auto. A tutaj, oprócz tego, że jest to wyświetlacz, to jest też przycisk, a więc wciskając raz włączamy automatyczną klimatyzację, a tutaj mamy synchronizację, czyli gdy to włączymy, to regulując po stronie lewej zmieniamy też temperaturę po stronie prawej. Jak ja mogłem zapomnieć o silniku? Jak mogłem nie pokazać, jak pracuje? Dopiero teraz sobie zdałem z tego sprawę. Tak pracuje silnik benzynowy po uruchomieniu. Gdy włączamy zapłon, włącza się domyślnie układ hybrydowy i w środku jest cisza. Gdy dotkniemy gazu, ja w tej chwili właśnie dotknąłem pedału gazu, włączył się na chwilę silnik spalinowy. Tak, on pracuje, bardzo przyjemna, cicha, taka trochę metaliczna praca, charakterystyczna właśnie dla dawnych samochodów japońskich. Te dawne 16-zaworówki właśnie brzmiały w ten sposób. Zobaczcie, w tym samochodzie jest wszystko. Jest Android Auto, jest Apple CarPlay, mamy interfejs USB, Bluetooth audio. Możemy sobie wybrać podczas jazdy, jeżeli nie chcecie słuchać wiadomości, nie chcecie się denerwować, możemy sobie włączyć dla uspokojenia las pełen życia. Możemy też włączyć spokojne fale morskie, deszczowy dzień, jeżeli chcemy pogrążyć się w jakiejś melancholii. I gwar, ogródka, kawiarnianego. Ten samochód mnie ciągle zaskakuje, zobaczcie. Uwaga, Daniel, nie ziewamy. Jeszcze nie czas na spanie. Zamykam drzwi. Fotel jedzie do przodu. Otwieram drzwi. Fotel jedzie do tyłu. Zamykam drzwi. Fotel jedzie do przodu. Kia Ceed w kolorze białym. Samochód za rozsądną cenę. Jedziemy teraz w trasę. Zobaczymy, jak ten samochód przyspiesza. Jedziemy cały czas w trybie automatycznym. Bardzo jestem ciekawy pracy skrzyni biegów, jak zachowuje się ten układ hybrydowy podczas szybszej jazdy, podczas przyspieszania. No i gaz w podłogę. W Jokoniku jedziemy. A, trzeba wcisnąć, przełamać taki opór. Pedał gazu dochodzi do pewnego momentu i wydaje nam się, że to jest koniec. No i mi się tak też wydawało, samochód nie chciał jechać, dopiero wcisnąłem ten pedał gazu głębiej, pokonałem ten taki wyczuwalny, zaprogramowany opór i samochód zaczął przyspieszać, włączył się silnik spalinowy, no i mamy całkiem przyzwoite osiągi. Zobaczymy, jak
będzie przy wyprzedzaniu. Dwie ciężaróweczki, jedna cyk, druga też połknięta całkiem przyjemnie. 120-130 km na godzinę, rozpędzanie nie trwało zbyt długo. Przy tym też nie towarzyszy temu nadmierny hałas. A to wszystko dzięki temu, że mamy tutaj skrzynię dwusprzęgłową. Nie ma tutaj przekładni ECVT, podobnie jak w Toyotach. O, aktywny tempomat sam mi teraz zareagował, zahamował przed tą ciężarówką. I właśnie nie ma tutaj tego efektu wycia, który jest już bardzo ograniczony, ale jeszcze jest w samochodach Toyoty. Ten napęd sobie żongluje, przełącza się z elektryki na silnik spalinowy i znowu wciskam gaz do spodu. Samochód od razu zbiera się w sobie i natychmiast przyspiesza. Zobaczcie, mamy też od razu wyświetlony znak zakazu wyprzedzania. Mamy też monitorowanie martwego pola w lusterkach, a więc podobnie jak w innych samochodach to jest rozwiązane tak, że albo w szkiełku lusterka, albo w obudowie lusterka mamy diody, które informują nas o tym, że mamy kogoś w martwej strefie, a więc tutaj wzorem samochodów na przykład BMW w szkiełku lusterka są, tak, i są diody, jest symbol dwóch samochodów na sąsiednich pasach ruchu i samochód informuje nas o tym, że mamy kogoś w martwej strefie lusterka. Wjechaliśmy od razu na naszą drogę testową, na wyboistą drogę testową i zobaczmy, jak ten samochód prowadzi się po nierównościach. Dodam, że mamy tutaj stosunkowo małe koła albo wysokoprofilowe opony, tak to nazwijmy. Koła felgi w rozmiarze 16 cali, specjalnie zaprojektowane dla samochodu hybrydowego. Dlaczego 16 cali i dlaczego taki akurat wzór felgi? Bo ta felga według Kia jest nieco bardziej aerodynamiczna i podczas jazdy dzięki temu będzie też spalał mniejsze ilości paliwa. Do tego też specjalnie dobrany rozmiar opon po to, żeby też opory toczenia były optymalne i żeby ten samochód był ekonomiczny. No bo po to kupujemy hybrydę, po to kupujemy elektryka, żeby jeździć tanio, żeby jeździć ekonomicznie, żeby też jeździć ekologicznie, bo ja myślę, że to wszystko powinno być połączone. Całkiem przyzwoite przyspieszenie. 60 koni mamy tutaj do dyspozycji z samego silnika elektrycznego, a więc oczywiście tutaj nie ma mowy o jakichś wybitnych osiągach, ale samochód się rozpędza i w normalnym ruchu miejskim możemy jeździć tym samochodem właśnie z użyciem silnika elektrycznego, ale nawet dojeżdżać możemy do domu. Jesteśmy teraz poza Mielcem, wyjechaliśmy jakieś 10-12 km poza miasto i proszę sobie wyobrazić, że mieszkacie Państwo właśnie na wiosce, pracujecie, macie firmę w Mielcu czy w innym mieście, dojeżdżacie te 15 km do swojego domu, macie może jeszcze do tego fotowoltaikę, więc ten samochód może okazać się idealnym rozwiązaniem. Cały czas jedziemy z użyciem silnika elektrycznego, nie spalamy ani kropli paliwa, dojeżdżamy do domu, nie będziemy już dziś korzystać z samochodu, a więc nic nie stoi na przeszkodzie włożyć wtyczkę do kontaktu, podłączyć nasz samochód do ładowania i na rano będziemy mieć pojazd naładowany i znowu możemy przejechać 50 kilka kilometrów tylko i wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego. Ale włączę sobie teraz tryb sport i gaz w podłogę. Natychmiast włączył się silnik benzynowy. Skrzynia biegów bardzo ładnie przerzuca poszczególne przełożenia, no i nie ma tutaj tego efektu właśnie wycia. Przyspieszenie od 0 do 100 w tym samochodzie to około 10,9 sekundy, a więc jeżeli byśmy tak spojrzeli na takie suche dane techniczne, no to można by wysnuć wniosek, że ten samochód będzie bardzo ospały, bardzo mało dynamiczny, tymczasem wcale tak nie jest. Takie subiektywne odczucia są zupełnie inne i w trybie sportowym samochód bardzo ochoczo rozpędza się, 90 na godzinę i już mamy stówę. Oczywiście to nie jest samochód do takiego sprinterskiego ruszania, natomiast jeżeli trzeba, jeżeli jest taka potrzeba wyprzedzenia jakiegoś innego pojazdu, gwałtownego włączenia się do ruchu, szybkiego włączenia się do ruchu, to tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Tutaj, gdy wjechaliśmy teraz na nierówną drogę, czuć to sztywniejsze zawieszenie tego modelu koreańskiego producenta. Tak jak powiedziałem wcześniej, mnie to osobiście bardzo odpowiada. Ja lubię takie sztywno zestrojone samochody i Kia Ceed jest samochodem sztywno albo sprężyście zestrojonym
90 km na godzinę z użyciem aktywnego tempomatu cały czas tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Zobaczcie, silnik elektryczny czerpie prąd z baterii. Bateria ma jeszcze 68% napełnienia i zasilamy koła przednie. Zużycie paliwa już 3,7 litra na 100 km. Adaptacyjny tempomat działa doskonale, asystent pasa ruchu również. Cały czas samochód jedzie pomiędzy liniami, ja co jakiś czas muszę tylko dotykać kierownicę, aby system działał cały czas poprawnie. Zobaczcie, w zakręcie też ten samochód jedzie sam, czyli to nie jest takie odbijanie się tylko od linii na jezdni, ale mamy tutaj pełną kierowalność. Samochód jedzie samodzielnie pomiędzy liniami. Zobaczcie, pełny zakręt przejechany z funkcją tej półautonomicznej jazdy. Dopiero w tej chwili muszę trzymać dłonie na kierownicy. O to prosi mnie Kia, więc dotykam kierownicę, puszczam znowu i samochód jedzie cały czas sam. Jeżeli zrobimy to, do czego ten samochód jest stworzony, czyli będziemy go regularnie ładować i korzystać z tego silnika elektrycznego, to naprawdę tym samochodem można jeździć za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze albo wręcz całkowicie za darmo, tylko i wyłącznie na prądzie. Nie tylko jazda miejska, ale dojeżdżanie do pracy, dojeżdżanie jakimś fragmentem autostrady, dojeżdżanie jakąś obwodnicą, tak jak my jedziemy w tej chwili obwodnicą Mielca, można cały czas korzystać tylko z elektryka i jechać na samym prądzie. Średnie zużycie paliwa już jest 3,3, a więc myślę, że realnym staje się wynik z dwójką z przodu. Dzisiaj od rana miałem nerwy, jak to Daniel powiedział, i był pewien, że nic dzisiaj nie będzie z nagrywania, a ja czułem, że dziś mam dobry dzień, że trzeba coś Państwu ciekawego pokazać. A więc podsumowanie naszego dzisiejszego pojazdu Kia Ceed typu PHEV. Zadaliśmy sobie pytanie, czy ten samochód jest oszczędny. Myślę, że jednoznacznie można odpowiedzieć tak, jest oszczędny. Średnie zużycie paliwa poprzedniego użytkownika 5,5. Dziś, jak tutaj dojeżdżaliśmy, mieliśmy zużycie na poziomie 4,2, ale podkreślam, naładowana bateria, więc korzystamy z dobrodziejstw tego silnika elektrycznego, korzystamy z potencjału układu hybrydowego, nie jeździmy tylko na samej benzynie, więc korzystamy też z tego akumulatora trakcyjnego. Już mamy 4,2, jak będziemy wracać za chwilę do Mielca, ja myślę, że jak nie będziemy się bardzo wygłupiać, to trójeczka z przodu będzie, a więc ten samochód jest na pewno oszczędny. 2,9 litra na 100 km przejechaliśmy dziś wspólnie, 42,5 km i nadal mam jeszcze, tutaj pokażmy Daniel, 53% napełnienia baterii, 23 km zasięgu. Widzieliście dzisiejszą jazdę, to nie była na pewno jazda tylko i wyłącznie ekonomiczna. Czy jest dynamiczny? 10,8 do setki, 195 km prędkość maksymalna. To nie są jakieś spektakularne wyniki, ale w takiej codziennej eksploatacji, w takich subiektywnych odczuciach ten samochód jest dynamiczny. Po prostu przyjemnie się nim podróżuje. Czy jest pojemny? Tak, jest pojemny. Mamy i znowu podobną sytuację jak z tą dynamiką jazdy. Na papierze dość mały bagażnik, 437 litrów. W rzeczywistości ten bagażnik jest bardzo pakowny, ładnie wykończony i stwarza wrażenie większego, a to, że ten samochód jest w nadwioziu kombi, zawsze możemy troszeczkę zapakować go powyżej linii okien i wówczas tych litrów będzie znacznie, znacznie więcej. No i ostatnie pytanie, myślę, że to jest bardzo dobra namiastka samochodu elektrycznego. Wielu z Państwa samochody elektryczne do dziś jeszcze nie przekonały. Obawiacie się Państwo tej technologii, obawiacie się przede wszystkim zasięgu, obawiacie się tego, że pojedziecie gdzieś w trasę, nie będzie ładowarki, trzeba szukać tych ładowarek, płacić jakimiś kartami, a to awaria ładowarki, a to powiedzmy kolejka pod ładowarkami. Bardzo często w rozmowach właśnie z klientami słyszę takie obawy, a więc ten samochód jest taką najlepszą namiastką samochodu elektrycznego. W codziennej eksploatacji 55-59 km zasięgu na baterii elektrycznej. Mazda w swoim samochodzie elektrycznym wyliczyła, że średnio Europejczyk przejeżdża codziennie około 40 km po mieście, a więc ten samochód
cały dzień może jeździć o napędzie elektrycznym. Oczywiście trzeba będzie go codziennie ładować, ale codziennie też ładujemy swoje telefony, codziennie ładujemy komórkę i taki nawyk już nie jest dla nikogo czymś nadzwyczajnym. Po prostu wracamy po pracy do domu i co pierwsze robicie? No włączamy komórkę do kontaktu, musimy naładować telefon. Tak samo można postępować z samochodem. Wracamy do domu, parkujemy w garażu, parkujemy pod jakąś wiatą garażową, włączamy wtyczkę do kontaktu, samochód się ładuje, rano jest gotowy do jazdy. A gdy pojedziemy w trasę, wtedy jedziemy zwykłym samochodem hybrydowym, spalamy rozsądne ilości paliwa, pomiędzy 5 a 6 litrów benzyny, 37 litrów pojemność zbiornika paliwa pozwala na przejechanie spokojnie 600 km na trasie na jednym tankowaniu, a więc całkiem dobry wynik. Jak nam się skończy paliwo, no to w ciągu kilku minut wykonamy postój na stacji benzynowej, napełnimy zbiornik benzyną i możemy jechać dalej. Napiszcie Państwo w komentarzach, co sądzicie o tym modelu Kia, co sądzicie o hybrydach typu plug-in. My takich samochodów sprzedajemy coraz więcej i też Państwo jako klienci pytacie nas o właśnie takie samochody, a więc widać, że zapotrzebowanie na tego typu samochody rośnie, więc napiszcie bardzo proszę w komentarzach, jakie macie doświadczenia właśnie z tym modelem Kia i czy ten samochód się Wam podoba. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zakupem tego samochodu, to jest on jeszcze dostępny. Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową prawdziwesamochody.pl. Tam znajdziecie Państwo szereg zdjęć, dokładny opis tego samochodu. Zapraszam też do kontaktu i do zakupu. Myślę, że to będzie bardzo dobra inwestycja, że to będzie Wasz udany zakup. Słonko powoli chyli się ku zachodowi, nad nami kolejny samolocik, a ja Państwu bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za komentowanie i zapraszam do śledzenia naszego kanału, zapraszam na kolejne filmy, które już wkrótce na prawdziwych samochodach, a więc trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć! Rzeczywiście, Daniel, tutaj jest sztywnie, wiesz, tu jest naprawdę inne zawieszenie, bo gdyby to był taki samochód jak spalinowy i dołożymy mu te baterie, dołożymy mu tą dodatkową masę, to jak ty to powiedziałeś, gibałaby się ta kijanka na zakrętach. Nawet tutaj jadąc po tej nierównej drodze czuję, że to zawieszenie jest sztywne.